W dzisiejszym odcinku z serii Ciekawe wypowiedzi polityków przedstawiam wypowiedzi zmarłego 19 stycznia 2017 roku doktora nauk ekonomicznych, posła na Sejm RP, pana Rafała Wójcikowskiego. Na początek wypowiedzi posła Rafała Wójcikowskiego, które pięknie się zestarzały. Pierwsza wypowiedź z października 2016 roku dotyczy podwyżek stóp procentowych. Za chwilę będziemy mieli podwyżkę stóp procentowych, za chwilę, po wyborach w Stanach Zjednoczonych. I co to będzie oznaczało? Że kapitał zacznie uciekać ze Stanów Zjednoczonych, nam grozi, jeżeli nic nie zrobimy, grozi nam lekka destabilizacja, może tak się zdarzyć, że grozi nam lekka destabilizacja rynku walutowego w Polsce. Bo jeżeli kapitał zacznie uciekać do Stanów, to zacznie uciekać z rynków takich jak Polska, z rynków emerging markets. I w tym momencie ta relacja długu do PKB przy zmianie kursów, to Państwo sami dobrze wiedzą, jak to się może skończyć. W związku z tym, ja nie wiem, czy możemy się cieszyć z tego, że akurat obsługa długu publicznego spadła z 31 miliardów na 30, gdyż jeżeli świat wejdzie z cyklu zerowych stóp procentowych, ewenementu na skalę historyczną, wejdzie w świat realnych stóp procentowych, znaczy Stany Zjednoczone rozpoczną, a świat będzie podążał i będą podwyżki stóp procentowych, to ta sama obsługa długu przy wzroście stóp procentowych może okazać się, że za kilka lat nie będzie 30 miliardów, tylko 60 miliardów i to wcale nie jest niemożliwe. Więc to, że my się zadłużamy, bo mamy bardzo niskie stopy procentowe i dzięki temu obsługa długu nie rośnie, to nie znaczy, że w przyszłości podwójnie za to nie zapłacimy. Więc żadne zadłużanie się nie jest dobrym rezultatem, jeżeli chodzi o długoterminowy wzrost gospodarczy. Przez ostatnie dwa miesiące notujemy w Polsce podwyżki stóp procentowych, przez które raty kredytów Polaków znacząco wzrosną. Oczywiście to samo tyczy się kosztów obsługi długu publicznego. Nie podjęto rzeczywistych prac nad reformą administracji, czyli nadal mamy armię urzędników, których utrzymujemy z budżetu centralnego, samorządowych, wszystko jedno. Nadal mamy 3 stopnie samorządów, nadal mamy ogromne rezerwy redukcji administracji, redukcji biurokracji i nic w tym kierunku praktycznie nie zrobiono. Czyli najlepszy rok rządów, pierwszy rok, kiedy można zrobić rzeczywiste reformy, nie ucięto administracji. To prawdopodobnie już w ogóle nie utniecie administracji. Będziecie się bali, że tak powiem, wyborów, które będą po kolei. I zapomnimy już w tym momencie na 4 lata o redukcji administracji. To jest bardzo niedobre, bo tu mielibyście rezerwy nawet na te wydatki innowacyjne. Do dnia dzisiejszego rząd tego nie zrobił, ale za to znalazł inny sposób, żeby pozyskać pieniądze na swoje socjalistyczne wizje. Zamiast ciąć koszty, zaczął podwyższać i wprowadzać nowe podatki. Nie podnosicie sprawy ZUS-u, bo praprzyczyną wszystkich kryzysów finansowych w Polsce jest demografia, a bezpośrednią przykładnią są demografii jest kryzys ZUS-u, nadchodzący kryzys służby zdrowia finansowy i za chwilę kryzys samorządów terytorialnych, kiedy się okaże, że baza podatników zaczyna spadać i nie ma dochodów podatkowych w samorządach. I wy z tym ZUS-em nie zrobiliście też nic. Mówicie, że pracujecie, że myślicie, ale macie pierwszy budżet i ja tam nie widzę żadnej reformy ZUS-u. A bez reformy ZUS-u budżet, bo ZUS zje każde pieniądze, a w perspektywie demograficznej to będzie się pogłębiać. Dobrze, że cofamy wiek emerytalny tak jak on przysługuje według praw nabytych, ale bez jednocześnie reformy ZUS-u to oznacza w długim terminie katastrofę finansową. Kryzys ZUS jest. Finansowy kryzys w NFZ jest. Przed nami kryzys samorządów terytorialnych spowodowany dramatycznym niżem demograficznym. Czego nie ma? Reform. Co tam reform? Nie ma nawet debaty odnośnie wspomnianych kryzysów, a największy z nich, kryzys demograficzny, może nas słono kosztować. Partia rządząca niestety okazała się, że jest partią wybitnie etatystyczną, wybitnie przywiązaną do idei aktywnego, naszym zdaniem aktywnego państwa, które wie lepiej od obywatela, co należy robić. My mamy trochę inne zdanie. My byśmy pozwolili jak najwięcej działać obywatelom, skracalibyśmy rolę państwa. Inicjowalibyśmy wysiłki obywatelskie, wysiłki poszczególnych wolnych ludzi, czy to gospodarcze, czy to społeczne. Mamy zupełnie inną wizję. I Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się realizować swoją wizję, ale już widać, że taka zwana tyrania status quo bierze górę. Co to jest tyrania status quo? No taki bezwład administracyjno-biurokratyczny, który socjalistycznym, demokratycznym państwem kieruje tak naprawdę, a nie politycy kierują. PiS jest partią socjalistyczną? W gospodarczym sensie jest partią socjalistyczną, etatystyczną, społeczną. No, tam nie ma treści wolności.
wolnorynkowych, jest mało treści wolnorynkowych, jest dużo treści socjalistycznych. Oczywiście my nie odbieramy prawa demokratycznego PiS-owi być taką partią, ale nazywajmy rzeczy po imieniu. No i proszę, od 2016 roku kompletnie nic się nie zmieniło. No, może jest troszeczkę gorzej. Ale czy komukolwiek z posłów przyszło do tej pory, żeby się przyrównać, jeżeli chodzi o podatki do obywatela? Wszyscy piękne mają frazesy na ustach. I co? Słucham? Pana płaca jest normalnie opodatkowana. Pana dieta nie jest opodatkowana. No, a dlaczego mam? Dlaczego? A co to jest dieta? To jest zwrot to jest taki, wydatków. To jest taki sprytny wybieg. Nie, to jest taki sprytny dzisiaj. Socjalistyczny wybieg. Za swoje. Żeby za ktoś nie płacił. Słucham? Za co pan dzisiaj tu przyjechał, panie pośle? Przyjechałem za pieniądze. No, za dietę pan przyjechał poselską. Pan by chciał, żeby dieta wynosiła dla posła 2500 zł, a ja uważam, że taka dieta to jest wybieg tylko po to, żeby poseł płacił niższe podatki. I tym się różnimy. Ja nie będę oszukiwał ludzi i mówię wam, wiecie, ja zarabiam 9 tysięcy brutto, a tak naprawdę to, ma pan normalny podatek, to jest moja dieta, bo ja muszę do Krakowa samochodem przyjechać. No ludzie, no to jest. A pan nie dojeżdża pan do pracy samochodem? Nie, idę na piechotkę. No, a jakby pan miał 50 kilometrów do pracy, ja mam takiego kolegę, który dojeżdża 50 kilometrów i on nie ma 2400 diety, jakoś mu nikt nie dał. A dlaczego on jest gorszy ode mnie? Wracając do Kukiz 15. Nie jestem obywatelem pierwszej kategorii. I chciałbym, nie, żebym również pan, w prawie jest nie był obywatelem gorszego sortu? Nie, chciałbym być taki sam jak wy. Ale prawo powoduje, że czuję się obywatelem pierwszej kategorii, że mam się czuć obywatelem pierwszej kategorii. Nie chcę tego. My rezygnujemy, my prosimy posłów, żebyśmy dobrowolnie z tego zrezygnowali. To się w pale widzę nie mieści, nie tylko posłom jak widać, tylko części na tej sali też. I zrozumcie, że na tym polega sprawiedliwość, że wszyscy jesteśmy równi, a nie niektórzy z nas mają diety. Jak widać mnie, dieta jest bardzo potrzebna. Mają diety po to, żeby płacić tak naprawdę niższe podatki. Pewnie zastanawiacie się, jaka zmiana pod tym względem zaszła od 2016 roku. No cóż, między innymi posłowie dali sobie podwyżki, w tym podwyżki diet poselskich, które wciąż pozostają nieopodatkowane. Kolejne wypowiedzi posła Rafała Wójcikowskiego dotyczą programu Rodzina 500+, demografii oraz problemów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Państwo zakładają, że w ciągu 10 lat urodzi się 280 tysięcy dzieci. Tak państwo napisali. To znaczy, że w ciągu roku przeciętnie urodzi się góra 30 tysięcy dzieci. Co to oznacza? Że z 380 tysięcy wzrośnie nam liczba urodzin do 410 tysięcy o 10%. Czyli co? Czyli wskaźnik dzietności z 1,3 maksymalnie do 1,5. Czy to uchroni naszą apokalipsę demograficzną w najbliższych 20 latach? Sami się państwo przyznają do tego, że nie uchroni. Pragnę zauważyć, że wspomniane 410 tysięcy urodzeń nie zostało do tej pory osiągnięte i raczej wątpliwe jest to, żebyśmy w najbliższym czasie chociaż zbliżyli się do tej liczby. Policzyliśmy, proszę państwa, że jeżeli przyjąć państwa założenia, ile dzieci się urodzi, czyli 280 tysięcy w ciągu 10 lat i te pieniądze, które wydamy w ciągu 10 lat, to wiecie, ile wychodzi na jedno nowe dziecko? 850 tysięcy złotych. Proszę państwa, 850 tysięcy złotych. A ile to dziecko, jak już zostanie dorosłym w ciągu swojego życia, przyniesie do systemu emerytalnego? 350 tysięcy. Nakłady prawie trzykrotnie większe od dochodów. Nie rozwiążemy problemu upadającego ZUS-u i braku zastępowalności pokoleń ubezpieczeń społecznych, bo nakłady przekraczają wam trzykrotnie, prawie trzykrotnie przekraczają wam potencjalne dochody z tego tytułu. To jest źle skonstruowany program. Ja nie krytykuję idei, bo my też jesteśmy za polityką prorodzinną, ale w ten sposób pogłębicie, bo państwo to robią za dług. Państwo nie mają pieniędzy na ten program. Zwiększacie deficyt budżetowy, wprowadzacie nowe podatki. I co? No i program poniósł absolutną klęskę, jeśli chodzi o efekt prodemograficzny. W 2016 roku mieliśmy około 370 tysięcy urodzeń. W 2017 roku odnotowaliśmy wzrost, który na początku 2018 roku osiągnął swoje maksimum w liczbie trochę ponad 400 tysięcy urodzeń. Obecnie w Polsce rodzi się około 335 tysięcy dzieci rocznie, więc o 35 tysięcy mniej niż w 2018 roku. Trend, który obserwujemy od początku 2018 roku, nie napawa optymizmem. Państwo interpretują i pokazują nam, jaka jest struktura rodzin z jednym dzieckiem, z dwójkiem dzieci, z trójkiem dzieci, z czwórkiem dzieci. Tylko
to się sumuje do 100%, nie bierze pod uwagę rodzin bez dzieci i nie bierze pod uwagę singli. Liczba singli od 89 roku wzrosła z 19% do 29%. To jest prawdziwy problem. Liczba rodzin 0D, czyli z zerową ilością dzieci, to jest prawie 25% wszystkich rodzin. Razem single, czyli potencjalne rodziny, które się nie założyły z różnych powodów, plus liczba rodzin bez dzieci, to jest 50% ogólnej puli. I tam jest problem niskiej dzietności oraz ponad 50% rodzin mających dzieci, które mają jedno dziecko. To jest prawdziwy problem niskiej dzietności, a nie to, żeby rodziny z trójką dzieci miały czworo dzieci, z rodziny z czwórką dzieci miały piątkę dzieci i tak dalej. Absolutnie się z tym zgadzam. Obecnie większym problemem jest to, że w rodzinach nie rodzi się w ogóle dzieci, albo rodzi się tylko jedno dziecko, niż to, że w rodzinach wielodzietnych jest na przykład tylko piątka dzieci, a nie siódemka. Co zrobi PiS, jeśli wprowadzi swój program 500+? I zwiększy się ta dzietność, o którą zakładacie, czyli urodzi się te 280 tysięcy dzieci dodatkowo w ciągu 10 lat. I dzietność wzrośnie do astronomicznego poziomu 1,45. Co zrobicie, jeśli za 10 lat całkowicie upadnie wam z tego powodu system ubezpieczeń społecznych? Wiecie, co zrobicie? Zamkniecie wszystkie programy społeczne, wszystkie programy prorodzinne, wprowadzicie drakońskie oszczędności, a i tak Polska będzie chylić się ku upadkowi. Wasze rozwiązanie, mimo że pomoże rodzinom, wielu rodzinom, nie wszystkim rodzinom, wielu rodzinom, w konsekwencji długoterminowej doprowadzi do krachu gospodarczego i doprowadzi do krachu demograficznego. Nie poprawicie katastrofalnej sytuacji demograficznej, zwiększając dzietność o 280 tysięcy dzieci w ciągu 10 lat. Zmiany muszą być radykalne i muszą dogłębnie zmieniać strukturę gospodarczą, a nie tylko pokrywać to, co jest w tej chwili warstwą finansowego zasiłku, bo to nie jest ta droga. Należy zmienić dogłębnie system, a nie przykrywać, jak powiedziałem, warstwą finansową. Przy okazji dostało się też opozycji. Państwo to też specyficzne krokodyle. Państwo ronią łzy teraz, a przez 10 lat dusiliście rodziny podatkiem i nie przeszkadzało wam to, że dzietność spada do 1,29. Żadnych refleksji. Prowadziliście swoje programy prorodzinne, kosztują one 8 miliardów rocznie i jaki jest efekt w postaci dzietności? Żaden. 8 miliardów zmarnowane. Taki jest wasz efekt waszej pracy. Dlaczego ten temat jest tak ważny i dlaczego wręcz z pasją zajmował się nim pan Rafał Wójcikowski? W 2004 roku średni wiek Polaka to było 33 lata. W 2010 37, a teraz 41 lat. Czyli co? Czyli ja kiedyś byłem człowiekiem starym. Mieściłem się w tej drugiej połówce, powyżej tego roku. I dzisiaj ze zdziwieniem odkrywam, parę dni temu odkrywam, że ja awansowałem do tej młodszej połówki. Chociaż się starzeję, to jestem coraz młodszy. Paradoks. To jest straszne, prawda? Ja mając 41 lat stałem się młodszą częścią społeczeństwa, chociaż tak jak mówię, kiedyś byłem starszym i się cały czas starzeję. Więc to jest ten paradoks. Do czego to doprowadzi? Jak będziemy już społeczeństwem 50-60-latków, to już będzie za późno. Społeczeństwo ludzi starych, starzejące się społeczeństwo jest niewydajne ekonomiczne, jest zachowawcze, nie stać go na ryzyko, nie stać go na rozwój. Takie państwo nie jest państwem silnym, takie państwo nie jest państwem obywatelskim. To będzie państwo opiekuńcze, które będzie zmierzać do jakiegoś czarnego końca. Tak wyginęły dinozaury i nie chciałbym, żeby Polacy podzielili los dinozaurów. Ubezpieczenia społeczne obowiązkowe są jedną z przyczyn tej sytuacji, która jest. One są niewydolne, już praktycznie zbankrutowały, a my dalej brniemy w ten system, który doprowadzi do tego, że młode pokolenie odkryje w pewnym momencie, że zasłuży tylko jako ekonomiczne mięso armatnie. Czyli do płacenia składek i podatków i do niczego więcej. Nic więcej niż mięso. I już część tego pokolenia to odkryła i odpowiedziała masową imigracją. Następna część, następne 3 miliony, tylko pakuje już walizki, można powiedzieć, i w deklaracjach do ankiet, do różnych badań oświadcza, że wyjedzie z Polski. Musimy to zatrzymać, tak? Jeżeli tego nie zrobimy, to państwo zbankrutuje i system się załamie. Co w takim razie zrobić, żeby w Polsce rodziło się więcej dzieci? Może warto zastanowić się nad tym, dlaczego akurat w Wielkiej Brytanii Polki rodzą najwięcej dzieci wśród cudzoziemek. Czyżby obok czynników kulturowych miały znaczenie również czynniki ekonomiczne? Może jednak warto byłoby zaryzykować i wprowadzić w Polsce głębokie wolnościowe i wolnorynkowe reformy. Pozwólmy ludziom pracować, pozwólmy ludziom się bogacić, zmniejszmy klin podatkowy, a nie rozdawajmy pieniądze i przyzwyczajamy ludzi do tego, że państwo da.
Ludzie chcą sami zarabiać na siebie, nie potrzebują jałmużny, ale wy im tego nie dacie, bo obciążycie ich na starcie takimi podatkami, że oni nie są w stanie prowadzić prostych biznesów, prostych działalności. A my byśmy zdjęli klin i tak jak za ustawy Wilczka, kiedy zdjęto klin, pojawiło się miliony ludzi handlujących na ulicach, miliony ludzi prowadzących proste działalności, proste szycie, prostą gastronomię, tak samo mielibyśmy ten sam efekt. I ludzie czuliby się godni, nie musieliby zależeć od państwa, nie musieliby zależeć od zasiłku, nie czuliby się, że kupuje się ich głosy, tylko po prostu prowadziliby własne życie i rozwijaliby się. I nie byłoby problemu. W latach 89-91 nie było problemu z dzietnością w Polsce, tak? Dzietność wynosiła prawie 3-0 w tym czasie. A proszę państwa, niestety, tłamszenie narodu poprzez sposób fiskalny to jest takie samo tłamszenie jak w sposób zbrodniczy. Bo ono powoduje, że za 20 lat będziemy społeczeństwem starców, społeczeństwem, które będzie zupełnie niewydajne ekonomicznie i nie będziemy w stanie już nic zrobić. Pan Rafał Wójcikowski mówił też o bardziej konkretnych rozwiązaniach. Zamiast demoralizować ludzi w długim terminie zasiłkami, proponujemy przestać odbierać im pieniądze, które ciężko sami zarabiają. Zerowe koszty administracyjne, progresywna ulga na dzieci, od pierwszego dziecka proponujemy przy wstępnych wyliczeniach 250 na każde dziecko pierwsze, 600 na drugie i 700 na trzecie i następne. Chcemy, aby ulga była w pierwszej kolejności odliczana od podatku PIT, następnie od NFZ-u, następnie od składek ZUS-u i od Funduszu Pracy. Jeśli będziemy stawiać na zasiłki, na długotrwałą demoralizację, na uciekanie w szarą strefę, na uniemożliwianie ludziom wychodzenia z ubóstwa, nie poprawimy katastrofalnej sytuacji demograficznej w Polsce. A o to tutaj przechodzi przede wszystkim. Musimy odbudować własność rodzin. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba zmienić system podatkowy w taki sposób, aby rodziny mogły akumulować własność, żeby miały ułatwione prawa, wszelkiego rodzaju prawa spadkowe, wszelkiego rodzaju prawa związane z prowadzeniem działalności rodzinnej. Postuluję, aby stworzyć specjalny rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej. Może to się nazywać roboczo firma rodzinna. Ten rodzaj prowadzenia działalności rodzinnej powinien mieć priorytety podatkowe, priorytety prawne, priorytety organizacyjne i powinien stać się podstawową komórką gospodarczą w naszej gospodarce, prowadzenia działalności gospodarczej. Powinniśmy podstawić na przedsiębiorczość rodzinną także w formie prawnej, w formie organizacyjnej, w formie podatkowej. Uważam, że tego brakuje. Rodzina musi być uzbrojona w instytucje właśnie prawa, w instytucje ekonomiczne, społeczne, tak aby budowała, akumulowała kapitał, aby budowała swoją własność, aby była silna nie tylko więzami rodzinnymi, nie tylko miłością właśnie, ale z punktu widzenia rodzina oprócz tego, że jest silna miłością, musi być silna własnością. Tam, gdzie istnieje silna przedsiębiorczość rodzinna, ona również cementuje rodziny, tak? A tam, gdzie jej nie ma, rodziny są bardziej podatne na erozję. Gdyby rzeczywiście rząd podążył tą drogą i, że tak powiem, inwestował w małe i średnie przedsiębiorstwa rodzinne, to wydaje mi się, że efekty byłyby bardzo ciekawe. Jeżeli chcemy odbudowywać polską gospodarkę, chcemy odbudowywać polski przemysł, to w długim okresie powinniśmy go oprzeć na oszczędnościach polskiej rodziny. Więc musimy stworzyć warunki, żeby te rodziny po pierwsze miały z czego oszczędzać, po drugie chciały oszczędzać. Proszę państwa, długoterminowa akumulacja kapitału z pokolenia na pokolenie, budowanie oszczędności, budowanie interesów rodzinnych, to jest fundament Rzeczpospolitej, silnej Rzeczpospolitej. A jeśli nie będzie tego fundamentu, to rodziny będą słabe i kryzysy albo eksperymenty socjologiczne i społeczne, które przetaczają się w XX wieku przez nasz kraj, będą łamać te rodziny i będziemy mieli takie statystyki, jakie przed chwilą zacytowałem, że już 30% społeczeństwa, ponad 30% to single, a 29% wśród rodzin to rodziny z ilością dzieci równą zero. I dlatego apeluję jeszcze raz, nie tylko zasiłki i świadczenia, ale również odbudowanie własności rodzin, odbudowanie ich siły poprzez własność, poprzez oszczędności, poprzez akumulowanie kapitału, poprzez proces przedsiębiorczości rodzinnej.
i specjalne prawo dla przedsiębiorczości rodzinnej. Na koniec zostawiłem wypowiedź posła Wójcikowskiego o przywróceniu Polakom wolności. 70% tego, co wytwarzamy, rabuje nam państwo i państwo równa się system w majestacie prawa i urzędnicy lepiej wiedzą od nas, co mają z tymi pieniędzmi robić. A my uważamy, że my, obywatele, wiemy znacznie lepiej, co robić ze swoimi pieniędzmi. Milton Friedman jest nam tutaj bliski. I apelujemy o to, żeby jeżeli przywrócimy obywatelom kontrolę nad ich pieniędzmi, to będą one znacznie efektywniej wydawane, nie będą marnowane. Obywatele poczują, że mają realną władzę, bo dawne hasło prawicowe mówiło o tyle wolności, ile własności i jest coś w tym. Bez własności nie jesteśmy ludźmi wolnymi, jesteśmy ludźmi uzależnionymi. Od kogo? Od urzędników, od biurokracji, od państwa. Obywatele muszą być wolni, bo wtedy zaczną podejmować racjonalne decyzje, zaczną się odpowiedzialni. Obywatele, którzy są uzależnieni od państwa, są nieodpowiedzialni, nie myślą o dniu jutrzejszym, zrzucają wszystko na państwo, że państwo za nich wszystko załatwi. I to jest błąd, ponieważ państwo jest niewydolne, bezwładne i niedługo doprowadzi nas w coraz większym zadłużaniu się do bankructwa. I tyle, tak się skończy historia. I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Ciekawe wypowiedzi polityków i znacie jakieś interesujące wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.